Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Na ten moment czekało wielu mieszkańców Suwałk. W sobotę 23 listopada w Suwałkach swoje podwoje otworzy nowa hala widowiskowo-sportowa Suwałki Arena. Krótka uroczystość otwarcia zacznie się o godzinie 13.30. Godzinę później na parkiecie obiektu w kolejnym starciu w Plus Lidze Ślepsk Malow Suwałki podejmie Indyk Pol AZS Olsztyn. Zapraszam już do udziału w tej uroczystości, takiej właśnie krótkiej otwarcia tego obiektu, zwiedzenia tego obiektu, no i oczywiście później do kibicowania naszej drużynie. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie szczęśliwy dla Ślepsk Malow Suwałki. Pierwotne otwarcie hali miało odbyć się wcześniej, jednak mimo uzyskania pozytywnych decyzji Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali. Procedura odbioru tak skomplikowanego od strony technicznej obiektu jest czasochłonna. Teraz dokończy trzeba proces ten odbioru, pozwolenie na użytkowanie. Suwałki Arena to największa i najbardziej okazała hala widowiskowo-sportowa w tej części Polski. I myślę, że ten obiekt był potrzebny naszemu miastu. Jest obiektem największym tutaj w regionie Polski północno-wschodniej. Nikt nie ma takiej pięknej hali. Czekaliśmy na to długo. Do 10 stycznia 2020 roku można zgłaszać kandydatów do Włóczni Jaćwingów. To doroczne nagrody prezydenta miasta Suwałk dla osób, firm, organizacji czy zespołów, które mają na swoim koncie wybitne zasługi dla miasta Suwałk w różnych dziedzinach życia publicznego. Do nagrody można też zgłaszać przedsiębiorców. Włócznie Jaćwingów zostaną wręczone podczas specjalnej gali połączonej z balem karnawałowym, który odbędzie się 22 lutego 2020 roku. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście oprócz tej części oficjalnej wręczenia tych nagród Włócznie Jaćwingów będzie wspaniały koncert. To jest Blue Café, znana formacja, zagra nam, ale również i Capri New Beat będzie przygrywał do tańca. Mimo że do gali zostało jeszcze dużo czasu, warto już teraz zastanowić się, do kogo mogą trafić Włócznie Jaćwingów. Na wnioski oczekujemy w zakresie właśnie nagrody Włócznie Jaćwingów do 10 stycznia, jeszcze sporo czasu wobec tego jest, ale to jest ostateczny termin, później zbiera się kapituła oceni i wskaże, zaproponuje mi, komu te nagrody wręczymy w przyszłym roku. 5 kolejnych suwalskich przedszkoli przejdzie gruntowny remont. Tym samym wszystkie miejskie przedszkola będą po termomodernizacji. Remonty dotyczą placówek numer 3, 4, 7, 8 i 10. Inwestycję finansuje Unia Europejska. Otrzymaliśmy dofinansowanie, całość projektu to jest 10 milionów 200 tysięcy, 7 chyba miliony 300 tysięcy mamy takie dofinansowanie, a wobec tego cieszymy się, że te pieniążki popłyną tutaj do suwalskiego samorządu. Remont 5 kolejnych przedszkoli to bliźniaczy projekt, który miasto zakończyło w ubiegłym roku, remontując przedszkola numer 1, 2, 5 i 6. Wszystkie te obiekty zyskały nowe życie. Podobnie będzie z kolejnymi.
I oczywiście termomodernizacja, to jak zawsze, to jest ocieplenie ściany, może i wymiana jakiejś stolarki okiennej, drzwiowej, może docieplenie stropodachów, ale również i panele fotowoltaiczne pojawią się na tych obiektach, no i wymiana również oświetlenia wewnętrznego w tych starych budynkach też.